Dziś w programie o służbie w wojsku PRL, o obchodach 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Powiemy także o konkursie filmowym Niezwyciężone, bohaterki niepodległej. Niezwyciężone pepesze dał Stalin, zachwycał się pisarz i poseł na Sejm PRL Władysław Machejek. Jednak generalissimus nie czynił tego bezinteresownie. Zwykł mówić, że każdy wprowadza swój system tak daleko, jak sięga jego armia. Udzielając nam bratniej pomocy, poszedł krok dalej. Zadbał, aby jego zaufani ludzie trafili na kluczowe stanowiska w Wojsku Polskim. Stało się to już wiosną 1943 roku, kiedy to w Sielcach nad Oką formowano pierwszą dywizję piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Sowietów w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim popularnie nazywano popami, czyli pełniącymi obowiązki Polaka. Druga fala takiego znaczącego napływu oficerów sowieckich do wojska rozpoczęła się wraz z objęciem przez marszałka Związku Sowieckiego Konstantego Rokossowskiego stanowiska ministra obrony narodowej. Rokossowski, obejmując to stanowisko, obsadził wszystkie najważniejsze dowództwa oficerami sowieckimi. 14 maja 1955 roku, jak podkreślała propaganda w odpowiedzi na przyjęcie w struktury NATO Republiki Federalnej Niemiec, podpisany został Układ Warszawski. Jednak ścisła współpraca pomiędzy sztabem Armii Czerwonej a sztabami państw satelickich sięga lat 40. Taką cezurą, którą można w przypadku Układu Warszawskiego podać jako to, że stał się rzeczywiście takim układem wojskowym, jest dopiero rok 68, kiedy wprowadzono instytucje Układu Warszawskiego, takie jak Komitet Ministrów Obrony Narodowej, Komitet Szefów Sztabów, Komitet Ministrów Spraw Zagranicznych. I wtedy ta współpraca zaczęła przybierać taki charakter wielostronny. Zadania na wypadek wojny, jakie miało realizować Ludowe Wojsko Polskie, zostały już skonkretyzowane z momentu przyjścia na stanowisko ministra obrony narodowej marszałka Rokossowskiego. On już w 50 roku przeprowadził wielką grę, taką dowódczo-sztabową, której celem było przeprowadzenie wielkiej operacji ofensywnej tak zwanego frontu nadmorskiego w kierunku północnych Niemiec, w kierunku Półwyspu Jutlandzkiego, łącznie z okupowaniem Danii. Wtedy jeszcze oczywiście wojsko nie miało takiej siły, nie miało takiego potencjału. Rokossowski miał za zadanie ten potencjał zbudować, ale to był już taki kierunek wytyczony, jakie zadania będzie realizowało to wojsko w ramach tego systemu podległości Związkowi Sowieckiemu. I praktycznie do końca Układu Warszawskiego, do roku 90, ten kierunek działań się nie zmienił. Cały czas wojsko miało działać na tym tak zwanym północnoeuropejskim teatrze działań wojennych. Plany operacyjne tworzone od lat 50. zakładały wielką operację ofensywną, której zakończeniem z jednej strony miała być okupacja Danii, z drugiej strony dojście do granicy belgijsko-francuskiej. W czerwcu 1956 roku do stłumienia robotniczego protestu w Poznaniu obok milicji, oddziałów KBW i UB skierowano wojsko. To tak zwany POP, generał Wsiewołod Strażewski, dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego i poseł na Sejm PRL pierwszej kadencji, był jednym z decydujących o pacyfikacji zbuntowanego Poznania. Żołnierze zostali propagandowo, jak to się wówczas mówiło, przygotowani, że będą zwalczać dywersję niemiecką, która się pojawiła w związku z międzynarodowymi targami poznańskimi. I wtedy jeszcze mieliśmy przejawy niechęci czy odmowy wykonania rozkazów wśród żołnierzy. Później, w grudniu 70, czy w stanie wojennym, takich sytuacji już nie było. To też jest znamienne, jak pracowano nad tym ideologicznym obliczem tego ludowego wojska. W 56 roku grupa żołnierzy, która nie chciała wykonać rozkazu, została aresztowana, osądzona, ale po październiku 56 objęła ich amnestia i zostali zwolnieni z więzienia. Rok 68 to była do momentu wprowadzenia stanu wojennego największa operacja militarna zrealizowana przez Ludowe Wojsko Polskie po wojnie. Główną siłę
wojsk przygotowanych do interwencji stanowiły wojska oczywiście Armii Radzieckiej. Natomiast drugim pod względem wielkości kontyngentem skierowanym do interwencji w Czechosłowacji było Ludowe Wojsko Polskie i na bazie dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego sformowano dowództwo II Armii Wojska Polskiego, którą dowodził generał Florian Siwicki. W armii, w której skład weszły 4 dywizje, armia, która miała za zadanie okupowanie północnych obszarów Czech, armia, która została już wcześniej przygotowana pod względem ideologicznym do tego, że musi wejść do Czechosłowacji, aby bronić komunizmu. Przesilenie grudnia roku 70 jest bardzo ważne także, jeżeli mówimy tutaj o udziale Ludowego Wojska Polskiego. Dziś możemy powiedzieć, że ten udział był decydujący. Rewolta stoczniowców i portowców Trójmiasta nie została stłumiona siłami resortu spraw wewnętrznych. Przesilenie polityczne nastąpiło w momencie, kiedy Jaruzelski powiedział, że sytuacja w kraju może się wymknąć spod kontroli, wojsko jest już zaangażowane wszędzie i nie ma dodatkowych sił. Jeżeli dojdzie do kolejnych ognisk buntu, to nie poradzi sobie wojsko ze stłumieniem tego buntu i jedynym wyjściem jest rozwiązanie polityczne. Oczywiście rozwiązaniem politycznym było ustąpienie Władysława Gomułki. Po grudniu 70 roku Jaruzelski ma ogromną autonomię jako minister obrony narodowej. Przygotowuje wojsko do przyszłego konfliktu zbrojnego na teatrze wojennym w Europie, wykonując dyrektywy, które spływają regularnie z Moskwy, ze sztabu generalnego Armii Radzieckiej. Jest człowiekiem zaufanym oczywiście Moskwy. I rok 80 jest o tyle interesujący, że wojsko przygotowuje się do rozwiązania siłowego. Mamy dokumenty dotyczące ewentualnego wejścia wojska w celu stłumienia strajków, ale nie podjęto tej decyzji politycznej o udziale wojska w kryzysie. Podjęto decyzję, aby ten kryzys został rozwiązany metodami politycznymi, myśląc, że uda się przyszłą Solidarność wkomponować w układ polityczny funkcjonujący. Kiedy to się nie udało, kiedy Solidarność okazała się niezależna i niesterowalna przez partię, Jaruzelski otrzymał zadanie, aby rozprawić się siłowo. Biuro polityczne sowieckie wyraźnie mówiło, że towarzyszowi Jaruzelskiemu trzeba powiedzieć, że on musi sobie poradzić sam. No i w końcu, kiedy doszło do tej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, Jaruzelski podjął ją rzeczywiście na kilka dni przed realizacją stanu wojennego. To nie było tak, jak on wspomina, że niemal tuż przed, już wcześniej było wszystko przygotowane, dopięte na ostatni guzik, czekano tylko na ten sygnał. Okazało się, że to Ludowe Wojsko zrealizowało te zadania, nawet nadspodziewanie dobrze. Zakończenie stanu wojennego wpłynęło o tyle na funkcjonowanie Sił Zbrojnych PRL, bo tak brzmiała oficjalna nazwa, że je skonsolidowało. Kadra oficerska uważała, że to oni ocalili socjalizm. Sytuacja zmieniła się gwałtownie w latach 88-89, ale powodem nie były przemiany polityczne czy jakiś proces demokratyzacji perestrojki. Problem był prozaiczny. Wojsko zaczęło bardzo mocno odczuwać skutki kryzysu gospodarczego i kadra oficerska zaczęła bardzo mocno odczuwać skutki inflacji, płac nienadążających za wzrostem cen i kadra zaczyna mocno podnosić aspekt tego, że wojsko, mówiąc otwarcie, schodzi na psy. I wtedy pojawia się przełom związany z Okrągłym Stołem i wybory czerwcowe w roku 89 i ogromne zaskoczenie, że nawet w tych okręgach zamkniętych wygrywa Solidarność. Ten efekt pogorszenia warunków bytowych spowodował to, że w tych okręgach zamkniętych kadra głosowała przeciwko partii. Chciano dać nauczkę partii, że ona nie dba o tych pretorianów.
nastał czas, kiedy premierem, tak zwanym pierwszym niekomunistycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki, ale kto był jego ministrem obrony narodowej? Generał Florian Siewiecki, który dalej jeździł na spotkania Układu Warszawskiego i uspokajał towarzyszy zaniepokojonych rozwojem sytuacji w Polsce, że Polska będzie cały czas niezachwianym filarem Układu Warszawskiego. Likwidacja Układu Warszawskiego w roku 1991 była pewnym wstrząsem geopolitycznym dla kadry Wojska Polskiego. Dlaczego? Mieli parasol ochronny w postaci Armii Radzieckiej. Jak dzisiaj oceniamy funkcjonowanie sił zbrojnych PRL? Trudno powiedzieć, że było to wojsko reprezentujące interesy narodu. To była siła, która stanowiła główny filar podtrzymania wpływów sowieckich w Polsce. 80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na Armię Krajową. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w wydarzeniach przypominających fenomen tej wyjątkowej armii. To z miłości do Polski powstała Armia Krajowa. Największa podziemna armia świata, która w szczytowym momencie skupiała blisko 400 tysięcy konspiratorów na okupowanych terenach Rzeczpospolitej. I to wokół emocji miłości, wokół uczucia miłości Instytut Pamięci Narodowej przygotował obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało wystawę Armia Krajowa. Przez cały rok do lutego 2023 roku będzie prezentowana w całej Polsce. W głównych miastach Polski, na najważniejszych placach, gdzie tą wystawę można zaprezentować, 87 tablic pokazujących cały wysiłek zbrojny od 1 września, od tego pierwszego dnia oporu, aż do lat powojennych, aż do tego następnego pokolenia młodszych braci, tak byśmy powiedzieli, żołnierzy Armii Krajowej. Warszawski oddział IPN przygotował konferencję online Armia Krajowa. Armia inna niż wszystkie. Instytut Pamięci Narodowej opublikował spowiedź konspiratora i partyzanta Jerzego Stanisława Kuntza, pseudonim Palant Kotwicz. Autorkami wstępu i opracowania są Anna Chmielewska i Justyna Gogolewska. Pamiętnik powstawał w latach 1939-1945. Jego autor był żołnierzem uderzeniowych batalionów kadrowych Armii Krajowej na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie, oficerem kedywu Inspektoratu Suwalskiego AK i kierownikiem samoobrony obwodu AKO Augustów. Oprócz wspomnień na temat życia codziennego pod okupacją sowiecką i niemiecką, publikacja zawiera informacje dotyczące oddziałów zbrojnych w Puszczy Augustowskiej, funkcjonowania obwodu AK Suwałki, obwodu AKO Augustów, początków władzy ludowej na Augustowszczyźnie i obławy augustowskiej. Ukazuje także losy żołnierzy AK, którzy w obawie przed represjami po zakończeniu wojny opuścili kraj. Sam autor także wybrał los emigranta i po likwidacji polskich sił zbrojnych osiedlił się w Australii. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 14 lutego 1942 roku uformowała się największa podziemna armia Europy – Armia Krajowa. Już od września 1939 roku funkcjonowały na okupowanych ziemiach polskich struktury podziemne, struktury Polskiego Państwa Podziemnego walczącego z okupantem. Najpierw była to Służba Zwycięstwu Polski, później Związek Walki Zbrojnej. Od lutego 1942 roku była to Armia Krajowa. Żołnierze Armii Krajowej walczyli z okupantem na różne sposoby. Poprzez akcje dywersyjne, akcje zbrojne, ale także poprzez szeroko zakrojone akcje o charakterze propagandowym. Walczyli do końca, do 1945 roku. Walczyli o wolną Polskę, która niestety nie została im dana. Po zakończeniu II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej zasilili szeregi podziemia niepodległościowego walczącego z sowieckim okupantem. Zasilili szeregi tzw. żołnierzy wyklętych. O fenomenie Armii Krajowej traktuje szereg artykułów opublikowanych w portalu przystanek historia.pl.
W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą uformowania Armii Krajowej, redakcja portalu przystanekhistoria.pl przygotowała dla naszych czytelników nie tylko artykuły popularno-naukowe, ale także szereg nagrań audio, wideo, a także materiały o charakterze edukacyjnym i publikacje naukowe do pobrania w postaci cyfrowej. Zapraszam Państwa do sięgnięcia po materiały dotyczące Armii Krajowej opublikowane w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza dzieci i młodzież do udziału w czwartej edycji konkursu Niezwyciężeni 1918-1921 upamiętniającego sylwetki osób uhonorowanych krzyżem bądź medalem niepodległości. Tym razem zadaniem uczestników będzie realizacja filmu o kobiecie, która uczestniczyła w walce o niepodległą Polskę. Zadanie uczniów polega na tym, aby zdobyć materiały źródłowe, dotrzeć do być może krewnych, którzy jeszcze żyją i mogą opowiedzieć o losach bohaterki niepodległej. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca 2022 roku. Więcej informacji na stronach www.niezwyciężeni1918-2018.pl i edukacja-ipn.gov.pl.